Ten oglądany przed chwilą strzelisty pomnik chyba jest głównym obiektem honorowym w Luandzie, stolicy Angolii. Patrzę w tej chwili w kierunku Starego Miasta. Samo centrum Luandy. Tam u góry znajduje się Muzeum Armii. Flaga została opuszczona do połowy z powodu śmierci Fidela Castro. Przypomina mi to o tym, że to państwo było, a może jeszcze jest, państwem socjalistycznym. Tutaj także jest drugi w historii wolnego państwa prezydent. Pierwszy już ma mauzoleum, a ten drugi przykleił się do stołka już przez ostatnie 38 lat. I jest bez przerwy. Katedra w Luanda znalazła się w otoczeniu wieżowców. Pozostała już jako jeden z bardzo nielicznych budynków kolonialnych. Pozostało ich naprawdę niewiele, popatrz sam. Wokół wyrastają przede wszystkim budynki rządowe. Ale ciekawe jest tutaj jeszcze coś. Popatrz na tego człowieka siedzącego z lewej strony. Bardzo sympatyczny, wpuścił mnie do wnętrza katedry. Ale to oznacza, że katedry trzeba pilnować. Podobnie jak prawie wszystkiego dookoła. W leżącym ponad 500 km na południe od Luandy mieście Lubango wysoko na klifie znajduje się postać Jezusa Chrystusa. Według mieszkańców chroniąca region przed nieszczęściem. Miasto znajduje się w kotlinie na wysokości prawie 1800 metrów nad poziomem morza. I wyjątkowo dzisiaj w nocy nie musiałem spać pod wentylatorem czy klimatyzacją, nawet wyciągnąłem koc. Miasto jest raczej nowoczesne, ale tutaj przykłady współcześnie rozwijającej się Angolii, zwłaszcza po zakończeniu działań wojennych z początku XXI wieku, jest przykładem rozwijającego się miasta i miesza się tutaj budownictwo nowe z kolonialnym. Samo centrum Lubango. Z tyłu za plecami mam budynki rządowe, budynek partii i budynek gubernatorski, prowincjonalny. Śpię w tym hotelu Kimbo do Soba. Hotel jest naprawdę wart polecenia. Najbardziej w tym hotelu podoba mi się typowo afrykańskie obejście. Z takimi rogami ustawionymi na czaszkach we wszystkich możliwych kierunkach. Kimbo do Soba. I dalej jest jeszcze ciekawiej. Jeszcze jeden okaz tego pięknego drzewa butelkowego. Choć nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywa. Znalazłem takie ogromne okazy opuncji. Jeden widzę już u góry, ten czerwony jest dojrzały. Ale reszta
dopiero będzie. Choć ta pogoda chyba powoduje, że kwitną, dojrzewają, rosną cały czas. Tuż obok mam następną odmianę. Owoce ma takie same. Choć te kolce są, no jak sądzisz, ile centymetrów? Kolce będzie miały jakieś 5 cm. Spróbuj go obrać, jak będzie dojrzały. Na przykład jak tutaj. A kwitnie w taki sposób. I jeden na drugim. Koło łóżka bym pewnie tego nie postawił. Ale w ogrodzie, kto wie. Małe zoo. Kilka małpek, jakiś lisek. A tamto takie oryginalne, to po prostu restauracja. Przed chwilą ten drugi, który tu był, zerwał się i z prędkością błyskawicy wskoczył do wody. Wystraszył się. Ja je w sklepach pamiątkowych zwykle widzę w postaci torebek i portfeli, butów. Teraz sobie leżą. Tutaj i tam. I w dwóch innych miejscach. Rano jeden taki rozwieszony był na siatce od środka. Ponad 2 metry. Nocuje się w takich domkach. Prawie jak na kurzej łapce. Ja mam 22. Ten tam w środku taki zielony. Dzisiaj rozpoczynam jedną z najwspanialszych moich eskapad afrykańskich. To miejsce nazywa się Sierra de Leba. Jak widzisz, góry. Ruszyłem z Lubango. Lubango znajduje się na wysokości około 1800 metrów nad poziomem morza. W nocy było chłodno trochę. A w tej chwili jadę w kierunku dolin, w kierunku pustyni, w kierunku plemion. Plemion tak egzotycznych, że można je spotkać tylko tutaj. Ale o nich będzie później. Spójrz na drogę. Wodospad. Za chwilę tam będę. I coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Prawie aż do poziomu morza. Tundavala. Tundavala jest kanionem, który znajduje się około 10 km od Lubango. I jest to prawie 1300 metrów w dół. Czyli gdzieś tam na dole. Chmury są dzisiaj niżej, znacznie niżej. Przyjeżdża się tutaj samochodem i staje na końcu drogi. A potem już tylko idziesz i patrzysz z punktu widokowego. Mam trochę pecha, bo widzę tylko ten biały tuman na dole. Można sobie tylko wyobrazić te prawie 1,5 km w dół. Na pewno jest tutaj niezwykle czyste powietrze, gdyż inaczej tych porostów by tutaj nie było.
takie to Lubango jest. Górzysta kraina na płaskowyżu Huja, albo Hula, jak to wymawiać w innym języku.